Poprzednio przyglądaliśmy się osobom, które faktycznie, realnie żyły. To był Izaak i częściowo Abraham, następnie Hiob, czy w tamtym tygodniu Jeremiasz. Natomiast dzisiaj taka postać literacka, która no właśnie nie jest realna, która nie była z krwi i kości, ale jest stworzona przez proroka Izajasza. Natomiast w porównaniu do tamtych postaci, ta dzisiejsza, czyli sługa Jahwe, jest dużo bardziej niż tamte podobna do Mesjasza, do Jezusa. Z tej racji, że te opisy z księgi proroka Izajasza tak naprawdę mówią o cierpieniu tego sługi, to zwykło się mówić o cierpiącym słudze Jahwe. Prorok Izajasz żyje w podobnym czasie co Jeremiasz, o którym rozważaliśmy tydzień temu, a nawet chyba szybciej. I to będzie około VI wieku przed Chrystusem. I pod koniec księgi proroka Izajasza, tam 50 rozdział i te okolice, mamy właśnie 4 pieśni o słudze Jahwe. I spróbujemy te 4 pieśni króciutko omówić i zobaczymy, że te teksty są wyjątkowe i są taką kwintesencją tej literatury zapowiadającej Jezusa. Za tydzień będzie psalm 22 i on również jest niezwykle realistyczny, bardzo przypomina Jezusa. Ale dzisiaj odkryjmy to bogactwo pieśni o słudze Jahwe. Tak tylko dodając, teologia żydowska w tym słudze Jahwe widzi taki kolektyw, grupową jakby taką postać, która, czyli wszyscy cierpiący, wszyscy sprawiedliwi, którzy odnosili różne trudności cierpienia, to są jakby tym sługą Jahwe i dlatego sługi Jahwe cierpią za innych tym swoim cierpieniem, tym swoim trudnym życiem. Mają wybawić nie tylko już nawet naród żydowski, ale też inne narody. I tu Żydzi się zatrzymali, bo nie przyjęli Jezusa. Natomiast teologia chrześcijańska widzi w tym słudze Jahwe Jezusa. I to jest przepiękna figura Jezusa, ten sługa Jahwe. I popatrzmy na przykłady. Na początek ten termin sługa Jahwe. Sługa w naszym rozumieniu niestety ma jakieś takie pejoratywne, ujemne znaczenie. Kojarzymy go z jakimś takim człowiekiem może gdzieś tam na dworze, który usługuje, który jest wykorzystywany, który jest biedny. Też jest taki trochę może nawet intelektualnie nie bardzo. To taka osoba bardziej kojarzona z niewolnikiem, z kimś drugiej kategorii. To gdzieś tam pokutuje w nas i to nie jest do końca prawda, a już na pewno nie tak sługę widzi Biblia. I spróbujmy zobaczyć, jak Biblia definiuje, czy przedstawia sługę. Po hebrajsku sługa to ebed, ebed Jahwe. I ksiądz Piotr Jaworski zauważa, że ten tytuł przysługiwał wielkim postaciom Starego Testamentu. I nie wszystkie postaci, które znamy ze Starego Testamentu, otrzymały ten przydomek sługi. To byli choćby Abraham, Jakub, Mojżesz, czy niektórzy sędziowie, Gedeon, Samson, król Dawid, czy prorocy Eliasz, Izajasz. Tak więc ci święci Starego Testamentu to nie są jakieś tam biedne postaci, to nie są jakieś sługusy, które są ubezwłasnowolnione. To są słudzy samego Boga. To są słudzy Króla Królów, Wszechmocnego Boga, który w nich zobaczył coś niezwykłego, który obdarzył ich wyjątkową godnością i zaprosił do jakiejś specjalnej misji. I każda z tych postać, z tych sług, ebed w Starym Testamencie ma inną misję, ma swoją odrębną misję, zadanie. I
I to pokazuje właśnie to właściwe rozumienie sługi Jahwe. A w ogóle ten sługa Jahwe z księgi proroka Izajasza to jeszcze wznieślejsza postać niż te wymienione. To jeszcze specjalniejsza misja i godność. I bibliści mówią, że Deutero Izajasz pisze taki piękny poemat o słudze Jahwe, który miałby być właśnie rozdzielony na takie cztery pieśni. I popatrzmy, pierwsza pieśń jest w 42 rozdziale. I czytamy. Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze, nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Popatrzmy, że w piątym wersecie Bóg zaznacza, kim jest. Odnosi się do swojego autorytetu i mówi: jestem tym, który stworzył ziemię, rozpiął niebo i obdarzył, dał ludziom dech ożywczy, tchnienie. I właśnie ten Bóg i właśnie ja powołuję do wyjątkowej misji. I dlatego to jest sprawa najwyższej wagi. Skoro Stwórca wzywa, to jest coś wyjątkowego. I pada tutaj trzykrotnie słowo zaimek mój. Mój. I to wskazuje na wyjątkową relację między Jahwe a tym sługą. I pokazuje, że ten sługa jest bardzo kochany. To nie jest ktoś, kogo Bóg gnębi, ale ktoś, kto jest bardzo kochany. I Bóg dodaje: mój duch na nim spoczął. I gdy popatrzymy na Jezusa, nie mamy wątpliwości, że z Bogiem Ojcem ma wyjątkową relację. I jest to relacja, jakiej nie miał nikt inny, bo był Synem Bożym, bo był jedno z Bogiem. I echo tych słów słyszymy w momencie chrztu, gdy Jezus wkracza do Jordanu, niebo się otwiera i Bóg właśnie jakby cytuje te słowa z pieśni o słudze Jahwe. To jest mój Syn upodobany, w którym umiłowany, w którym mam upodobanie. Mateusz 3,17. I znowu ten zaimek mój, podkreślenie miłości, upodobania, wybraństwa, to spełnienie słów z księgi proroka Izajasza. I cudowna działalność Jezusa ciągle potwierdza, że ten duch Boga jest też w Jezusie. I tu warto dodać, że gdy patrzymy, gdy czytamy, rozważamy słowo, ono zawsze też dotyczy nas. I to, co przez sługę Jahwe widzimy w Jezusie, to w jakiejś analogii możemy zobaczyć też w sobie. Bo skoro każdy z nas jest dzieckiem Boga, to jest przez Boga kochany, i również do nas dzisiaj Bóg mówi tak jak do sługi Jahwe, jak do Jezusa: tyś mój sługa wybrany i mój duch spoczywa na tobie. I mam dla ciebie wyjątkową misję. Sługa Jahwe ma przynieść narodom prawo. Narodom, czyli wszystkim ludom, nie tylko Żydom, ale wszystkim ludom. Ale czytamy, że zrobi to w sposób bardzo łagodny. Nie złamie nadłamanej trzciny. A jednocześnie popatrzmy, że ten sługa jest łagodny, a z drugiej strony jest konsekwentny. Nie zniechęca się. I patrząc na Jezusa, pięknie to widać. Jezus to jest taki wielki dżentelmen. On nigdy w Ewangeliach nie widzimy go jakiegoś nachalnego, jakiegoś zmuszającego, jakiegoś niepozostawiającego drugiej stronie wyboru. On zawsze jest delikatny. Nawet kiedy widzi wrogość, antagonizm, to reaguje z miłością. On do końca daje szansę. I popatrzmy, że spotyka się nawet z wielkimi grzesznikami, z prostytutkami, z celnikami. Na krzyżu łotrowi przebacza.
To pokazuje, że Jezus no właśnie mógłby dobić taką prostytutkę, mógłby takiego łotra zostawić, zasłużył sobie na śmierć. A Jezus daje szansę, a Jezus pokazuje, traktuje cię bardzo indywidualnie, osobowo. Ja cię nie skreślam, okazuje ci życzliwość. I taki jest Pan Jezus. I dlatego tak wielu się nawracało, dlatego tylu było urzeczonych Jego działalnością, bo On pokazywał swoim życiem miłosierdzie. I On w tym okazywaniu miłości nie zmęczył się, nie ustawał. I zadajmy sobie pytanie, czy my jesteśmy podobni do Jezusa? I czy ja, czy ty jesteśmy miłosierni? Przecież doświadczamy miłości od ludzi, którzy nas otaczają i od Boga, nawet jeśli tego sobie nie uświadamiamy. Ciągle doświadczamy tego dobra, ale czy ja kocham i przede wszystkim, czy ja jestem taki właśnie, nie męczę się, nie ustaję w tym dawaniu siebie innym. Trzeba sobie dzisiaj zadać to pytanie. I druga pieśń, ona kontynuuje tą myśl z pierwszej i mamy już zarys, że misja sługi Jahwe będzie trudna i będzie wymagała jakiegoś specjalnego posłannictwa. I zaraz na początku tej drugiej pieśni sam sługa we własnej osobie, w pierwszej osobie mówi, że jest wybrany. Mówi jakby, chcę powiedzieć, mam listy uwierzytelniające. Mam tak jak prorok, mam namaszczenie Boga i dlatego mogę ogłaszać to, co ogłaszam. Dlatego mam prawo wam świadczyć. Dlatego powinniście mnie posłuchać, bo nie jestem samozwańczy, jestem posłany. I czytamy, wyspy posłuchajcie mnie, ludy najdalsze uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię, ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. I to jest fragment autobiograficzny tego sługi. I on właśnie wzoruje się na tych opisach starotestamentalnych proroków, przywódców. Opowiada o swoim powołaniu i celowo zaznacza, w łonie matki zostałem powołany. Chce pokazać, że on już u Boga, już przed przyjściem tu na ziemię, w Bogu już był zaplanowany. I dlatego ma placet, dlatego ma specjalne powołanie i może się zwracać do ludzkości. Ma specjalną relację z Bogiem i ten Bóg daje mu specjalną misję. I ten sługa Jahwe, podobnie jak Jeremiasz, zaznacza to powołanie od łona matki. I to pięknie widzimy w Jezusie. Już o tym mówiliśmy. Tak samo Pan Jezus w tej scenie zwiastowania od początku zapowiada, że będzie kimś wyjątkowym. To dziecko nie będzie zwykłe, bo nikt zwykły nie zostaje poczęty z Boga, z Ducha Świętego w cudowny sposób. I następnie sługa Jahwe wypowiada metaforę. Takie porównuje swoje usta, swoją mowę do miecza. I w ten sposób ten sługa chce powiedzieć, Bóg daje mi dar wymowy, daje mi taki szczególny dar słowa, umiejętność przemawiania w przenikliwy, mądry, zręczny sposób. I to, w jaki sposób ten sługa przemawia, jest porównane do takiego zręcznego posługiwania się mieczem przez wojownika. I biblista ksiądz Józef Homerski właśnie mówi, że ten sługa Jahwe to jest Boży wojownik. I patrzmy na Jezusa. On odwiecznie egzystuje z Ojcem, z Duchem Świętym i wkracza w ziemski czas. I ten moment zwiastowania bez udziału, poczęcie bez udziału Józefa, to powołanie. I co się dzieje? Jezus też ma charyzmat słowa i wyjątkowy, absolutnie niezwykły dar słowa. I tłumy za nim biegają, są urzeczeni tymi słowami. I wiele razy narratorzy w Ewangeliach piszą, że ludzie mówili, nikt nigdy nie przemawiał w taki sposób. Skąd u niego ta mądrość? I wiele innych momentów, kiedy ten lud jest zachwycony
Pan Jezus też potwierdzał to swoje przemawianie jakimiś znakami, te spektakularne czyny, cuda. I wszyscy widzą w nim wyjątkowego mówcę. Wszyscy, nawet ten żydowski cały dwór, ci wszyscy arcykapłani zazdroszczą Jezusowi, bo właśnie przerasta ich. Jest takim wojownikiem, który nie ma sobie równych. I znowu zatrzymajmy się i popatrzmy na siebie. Jakie jest moje słowo? I czy moje słowo jest łagodne? A z drugiej strony, czy to moje słowo jest prawdziwe? Czy umiem z miłością mówić prawdę, zwłaszcza tym, za których odpowiadam przed Bogiem? Czy moje słowo jest budujące? Czy w tym moim słowie, w tym ja w jaki sposób mówię, ja wzoruję się na Jezusie? Bo my potrafimy często komuś dowalić słowem, potrafimy go tym słowem dobić, a Jezus tak nigdy nie robił. W końcówce tej drugiej pieśni Izajasz zaznacza, że ta misja sług Jahwy napotyka opór. Słuchacze, te ludy nie chcą do końca przyjąć słowa. I ten sługa się nie załamuje. On ufa, że Bóg załatwi resztę, zajmie się resztą, dopełni jego misji. I zauważmy pewien paradoks. Pan Jezus przychodzi i jest z Boga i posyła go sam Ojciec i jest nie tylko Stwórcą, ale też tym, który może wszystko i wcale z tego nie korzysta. I to słowo, którym on się posługuje, ono nie zmusza. Mógł przecież w taki sposób mówić, czy użyć takiej łaski, takiej mocy, żeby ludzie nie mieli wyboru. A on wcale z tego nie korzysta. Mówi z mocą, uderza w punkt, ale zawsze szanuje wolność. Pozostawia wybór. I wiele razy w Ewangeliach czytamy, że oponenci nawet, przeciwnicy Jezusa milkną. Tak mądrze mówi, że po prostu już nie mają argumentów, ale są zamknięci. Są tak zablokowani, że odchodzą w milczeniu, w oburzeniu, ale popatrzmy, że nie przyjmują słowa i nie nawracają się. Nie stają się wyznawcami, uczniami Jezusa. I ta boska wymowa Jezusa ma tylko jeden mur, ma tylko jedną rzecz, która może zatrzymać ją. To jest moja i Twoja wolność. Moja i Twoja wiara lub niewiara. I przejdźmy do trzeciej pieśni. Ten sługa ma ten dar słowa, jakim go Bóg obdarzył, ale za chwilę słyszymy o sprzeciwie słuchaczy. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. To jest 50 rozdział, 5 i 6 werset. I ksiądz Homerski zauważa, że tutaj trzeba popatrzeć na kontekst społeczno-kulturowy. Bicie po grzbiecie jest bardzo bolesne, ale jeszcze bardziej bolesne jest szarpanie za brodę. Żydzi bardzo przywiązują uwagę do brody i dlatego ta broda, zniszczenie, obcięcie tej brody jest ujmą, jest hańbą i podobnie na plucie w twarz. I to jest jakiś wyjątkowy gest takiej niechęci, takiej pogardy. I to spotyka tego sługę Jahwę. Ale popatrzmy, że gdy to czytamy, to od razu przystaje nam przed oczami Jezus, który w czasie procesu właśnie tak był traktowany. Bity, opluwany, choćby w czasie procesu Kajfasza, czy później w więzieniu u Piłata. To wszystko dokładnie zostaje jakby przez Jezusa spełnione, czy przez tych ludzi, którzy robią te rzeczy. Sługa Jahwe dodaje: Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Pomimo cierpienia, nawet zagrożenia życia, ten Ebed Jahwe, sługa Jahwe, wierzy i jest przekonany, że Bóg go będzie bronił, że Bóg go wspiera. I Jezus
od początku jest pewien, że Bóg go wspiera i jest z nim. I swoim cierpieniem wyraził ogromne męstwo, nawet takie męstwo, którego nie spodziewano się po nim. I to pokazuje, że był bardzo zjednoczony z Ojcem. I popatrzmy, sługa Jahwe, Jezus, są nieczuli na obelgi. I tu jest ważny moment, zatrzymajmy się i popatrzmy dlaczego. Bo są takie słowa, które są nieprawdziwe. Są takie słowa, od których trzeba się odciąć. I teraz, czy my bierzemy z Jezusa przykład? Bo niestety słyszymy może niektórzy często słowa kłamliwe, jadowite, słowa, które nawet mogą zabijać. I to są różne opinie na nasz temat, słowa. I teraz, czy ja potrafię się temu oprzeć? Czy ja potrafię, tak jak ten sługa Jahwe, być obojętnym, nieczułym na te obelgi? I to nie chodzi o udawanie kogoś, kim nie jestem. To nie chodzi o to, że nie zrobiłem nic złego. Mogę, ale są takie słowa, które po prostu nie dotyczą mnie. Ja dlatego mam prawo ich nie słuchać. Mam prawo się odsunąć od takich ludzi. Bo jeśli tego nie zrobię, to te fałszywe słowa, te obelgi będą mnie niszczyć. Będą mnie zabijać. Odbiorą mi wartość, godność i stanę się takim karłem, którego te słowa tak zgniotły. Popatrzcie, jakie to jest ważne, praktyczne w naszym życiu. I jeśli nie nauczymy się tych słów, które do nas docierają, filtrować, to wiele z tych słów będzie nas bardzo niszczyć i odbierać nam wartość. Idziemy dalej. Czwarta pieśń. Tutaj przychodzi, ta czwarta pieśń, ona staje się już taka bardzo konkretna. Ona dosłownie opisuje to, co przeżywa ten sługa. I w środkowej części tej czwartej pieśni mamy taki lament świadków tego cierpiącego sługi i czytamy. On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Czasem jest tak, że w telewizorze niestety lecą brutalne sceny i mama zakrywa dziecku oczy, żeby nie patrzyło na jakieś okrutne obrazy. I to jest mniej więcej to. Czyli ci świadkowie widzą tego sługę i on jest tak strasznie zniszczony, sponiewierany, że nie mogą aż patrzeć. Obrzydzenie się w nich budzi. Dlatego odwracają twarz. Natomiast co jest ważne, tu nie ma współczucia. Tu nie ma jakiejś takiej empatii. Oni są zdziwieni, że ten sługa, który miał być taki sprawiedliwy, nagle cierpi. I tu znowu jest kontekst ten religijny, społeczny. Dla Żydów cierpienie zawsze było efektem grzechu. Nagrzeszyłeś, dlatego teraz tak bardzo cierpisz. I skoro tak cię skatowali, to sobie zasłużyłeś. I odcinam się od ciebie i nie chcę już mieć nic z tobą wspólnego. I dosłownie to mówią, wzgardzony, odepchnięty. Mieli go za nic. I popatrzmy na Jezusa. Jezus tak bardzo zniszczony, chociażby pasja Mela Gibsona to pokazuje, i idzie drogą krzyżową i nawet go nie żałują. Tak oszpecony, że matki dzieciom odwracają głowę, ale nikt mu nie współczuje, bo to jest skazaniec. Skazańcom się nie współczuje. Jest obojętność. I popatrzmy, że ten Jezus, który był popularny, kochany, który był przez wszystkich poszukiwany, w jednym momencie zostaje odrzucony, aresztowany, skazany, już nikt nie chce mieć z nim nic wspólnego. Sanhedryn ma na niego haki. Lepiej nie mieć nic wspólnego z tym człowiekiem. A jeszcze chwilę temu w Niedzielę Palmową wołali, że jest królem, wołali Hosanna.
I popatrzmy, jak łatwo w nas wiele rzeczy się zmienia. Od uwielbienia do odrzucenia jest tak bliska droga. I tu trzeba by się zatrzymać w jakiejś adoracji, medytacji i wejść w Jezusa i w to, co On wtedy czuł. Bo cierpi za darmo, cierpi niesprawiedliwie, cierpi, choć nie powinien, choć na to nie zasłużył. I właśnie dalsza część tej pieśni o tym mówi. Lecz On obarczył się naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy Go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas zwrócił się ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Koniec cytatu. Prorok nie neguje myśli, że cierpienie jest skutkiem grzechów. Tylko prorok robi coś bardzo szalonego. Nikt przed nim się nie odważył na coś takiego. Izajasz buduje taką tezę, w której chce pokazać, że jeden człowiek może przyjąć cierpienia innych i jakby ich wybawić. Zdjąć z nich tą karę i przyjąć na siebie. I Jezus to robi w czasie ukrzyżowania, w czasie odkupienia na krzyżu. I Izajasz pod natchnieniem Boga dochodzi do takiej myśli, dochodzi, wytwarza taką ideę, która później dojrzewa. Cierpienia zastępczego. I ta skuteczność sługi Jahwe wychodzi, opiera się na tym, że on sam nie miał grzechów, był czysty i dobrowolnie, bez przymusu wziął cierpienia, obarczył się grzechami. I zatrzymajmy się. Na świecie jest mnóstwo cierpienia, chorób, jakieś klęski, jakieś dramaty i nie da się tego zanegować. Czasem mamy kogoś takiego bardzo cierpiącego w domu czy w otoczeniu i wielu, czy może większość z tych ludzi nie zasłużyło sobie na takie cierpienie. I wiele razy słyszałem od chorych osób, które z różnych okazji odwiedzałem, pytanie, dlaczego ja tak cierpię? I tu nie ma odpowiedzi. Bo jak to można wytłumaczyć i co tu się można wymądrzać? Ale pojawia się jakaś nadzieja, gdy spojrzymy na cierpienie z wiarą, przez pryzmat krzyża. I Teresa z Avila, taka karmelitanka, która z Janem od Krzyża reformowała zakon, ona bardzo się nacierpiała także od współsióstr i ona w pewnym momencie na modlitwie, na adoracji pyta z wyrzutem Jezusa, przecież nic złego nie robię, czemu ja tak cierpię? A Jezus jej mówi, tylko z przyjaciółmi dzielę się moim krzyżem, moim cierpieniem. I ona wtedy, bo ona była taka pyskata, zawsze miała odpowiedź, dlatego tak mało masz tych przyjaciół. Natomiast prawda jest taka, że ona przyjęła to i zrozumiała, że to jej cierpienie jest też wyróżnieniem. I wróćmy do Hioba, wróćmy do Jeremiasza, do Izaaka. Cały czas ten sam wątek tego cierpienia, które Bóg daje z taką ufnością, że ten wybrany mój przyjmie to i zobaczy w tym jakiś ukryty sens. Bo po ludzku to trzeba by się tylko załamać. I ja mam taką tezę, taką myśl na to cierpienie i to mi jakoś pomaga to wszystko przyjąć, bo popatrzmy, cierpię i nieważne jaka jest forma tego cierpienia, tylko co? Jak Pan Jezus by przyszedł i stanął przede mną, przed taką cierpiącą osobą i zapytał, a jeśli przez to, że cierpisz, zbudujesz sobie most do wieczności, to przyjmiesz to cierpienie ode mnie. A jeśli cierpiąc w ten sposób zbawisz swój dom albo ocalisz mój kościół, to przyjmiesz to cierpienie. I oczywiście, że cierpienie nie znika, nie, to znaczy, że coś mniej boli, ale pojawia się jakaś myśl, że jestem narzędziem. Jestem kimś ważnym dla Boga. Kimś, z kim On się podzielił kawałkiem krzyża.
i ci, którzy mocno wierzą, to stają się takimi perłami. Jan Paweł II mówi, że cierpiący są skarbem, są perłami Kościoła. I popatrzmy, ten sługa Jahwe, on przedstawia cierpiącego Jezusa. I co jest ważne, że tam była zapowiedź, a w Jezusie to wszystko się po kolei, jedna rzecz po drugiej spełniła. I to już jest realne, fizyczne doświadczenie wielkiego cierpienia, ale to cierpienie staje się odkupieńcze. I to, co słyszeliśmy, to przyjęcie, obarczenie cierpieniem, to zdruzgotanie, to chłostanie, to wszystko na Jezusie się spełnia, ale po co? Bo Jego misja do tego punktu kulminacyjnego, do tej Golgoty się sprowadzała, bo tam miało się dokonać odkupienie. I skoro Bóg wezwał Jezusa, to Jezus przyjął właśnie taką formę i pozwolił Bogu w taki, a nie inny sposób odkupić ludzkość, odkupić każdego z nas. I bibliści nazywają Izajasza piątym ewangelistą. Jak czytamy te pieśni, to wydaje nam się, że Izajasz, on był w czasie procesu z Jezusem. On widział, jak mu to robili. On był pod krzyżem i jak Jan czy Maryja stał tam, a żył 6 wieków wcześniej. I popatrzcie, że tylko pod natchnieniem Bożego Ducha Izajasz może zobaczyć coś, co się będzie działo za kilka wieków. I jeszcze to wyartykułować, zapisać. I kończąc, Izajasz też kolejny raz nawiązuje do baranka i mówi, ten sługa mówi, jestem jak baranek na rzeź prowadzony. Popatrzmy, droga krzyżowa, Jezus jak baranek prowadzony na rzeź, na śmierć. I ostatni cytat. Izajasz pisze, po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zabity na śmierć. To taka zbitka słów, zabity na śmierć, jakby śmierć nie była zabiciem. Izajasz próbuje jeszcze skumulować, jeszcze uwznieślić to, co się stało. I wróćmy do początku, do pierwszej tej pieśni. I tam profesor Świderkówna komentuje taki moment, w którym Izajasz zapisuje, że ci świadkowie mówią, niepodobny do człowieka. A mimo tego narody się zdumieją i królowie zamilkną. I profesor Świderkówna to tłumaczy. To wywyższenie przez najgłębsze, rozpaczliwe poniżenie jest czymś niesłychanym, wydarzeniem bez żadnego precedensu. Otwiera to nową epokę. I my wiemy, o co tu chodzi. Krzyż, który był przekleństwem, jakimś najgorszym wymiarem śmierci, staje się po Jezusie symbolem zwycięstwa. I ten krzyż, który był narzędziem zbrodni, odtąd staje się symbolem chrześcijaństwa. I dlatego Izajasz mówi, że będą się zdumiewać, będą patrzeć na krzyż i poganie i narody będą się zdumiewać miłością. Królowie będą milknąć, wielcy tego świata będą klękać przed krzyżem i milknąć przed tym, który zbawia, przed sługą Jahwe, który dobrowolnie zgodził się przyjąć tak okrutne cierpienia. To okaleczenie, to pozbawienie ludzkiego wyglądu. I już kończymy i popatrzmy, że te pieśni o słudze Jahwe, one powinny nas poruszać. I gdy patrzysz na krzyż, ten krucyfiks tu u nas jest taki wspaniały, wielki, to co czujesz? Czy dziękujesz Bogu za śmierć Jego? Czy Go przepraszasz, że też własnym grzechem Go zabiłeś? Czy chcesz Mu wynagradzać? Czy chcesz na tą miłość, która się ukrzyżowała, odpowiedzieć własną miłością? I czy jesteś gotów powiedzieć, że ta miłość Cię przekonuje? Że ta miłość jest wystarczająca i jesteś gotów odpowiedzieć na Jego miłość dzisiaj, teraz, swoją miłością.
I to jest ważne pytanie, które na koniec tego nabożeństwa pasyjnego Jezus nam zadaje. Czy patrząc na krzyż, bardziej mnie kochasz?